Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 12 odcinku Zagrajemy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy sobie zadanie główne Sezamie, otwórz się. Żeby to zrobić, pójdziemy pod dom Maksymiliana Borsodiego, w którym ma się odbyć aukcja. To dom aukcyjny braci Borsodich? Tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to. Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76 łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner, to tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Jestem pewien, że jakoś się dogadamy. Wątpię. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, starszy szeregowy Wacław ma w dupie kij od szczotki. Kleiner, mam wam przypomnieć, jaką karę przewidziano za obliżanie starszym szarżą? Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Vime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Chyba mamy szczęście. Ale rozkazy... Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. Pięknie. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa! Prawa! Lewa! Lewa! No! Lewa! Prawa! Równaj! Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huja, Van Dejka. No proszę. Nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko buchomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? Jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek.
Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. Pięknie, mamy nowy poziom nareszcie. Myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wima. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Dobra, sprawdźmy te rzeczy. Czara ognia. Ciekawe, co to takiego? Nawiązanko do Harry'ego Pottera chyba. Zerrikańskie włócznie. Doskonale sprawdzają się jako dekoracja salonu. Dobrze wiedzieć. Kodeks Redanensis. Jedyny zachowany egzemplarz. No, sprawdzimy te eksponaty. No, no. Piękne, ale pękłyby przy pierwszym uderzeniu. No, spójrzcie, a co to mamy? Pewnie z kolekcji jakiejś czarodziejki. Nigdy ich nie zrozumiem. Z kolekcji czarodzieja Eramasa. No, spotkaliśmy Eramasa, a raczej jego miejsce pobytu. Gigant. Albo może Jotun. Dobra, to co? Biegniemy chyba na górę. Tutaj jeszcze coś jest po tej stronie. Tylko roślinki i możemy wejść wyżej. Ale lepiej się chyba za Wimę Vivaldim. Nie spodziewałam się go tutaj, muszę przyznać. Wygląda na to, że do aukcji jeszcze chwila. Wim, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grzew Gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snop, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Okej, okay, opcjonalnie. Czujesz, Geralt, to za... Jaromir, możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivi, wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane, Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda, ale wpierw cieszę nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Van der Huya, ale nie odróżni ich od landschaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Van der Huya, mistrza z Mariboru? Okej, wskaż idylliczną sielankę, panoramę Nowigradu, portret kupca, martwą naturę, scenę bataliczną. Chyba portret kupca. Chyba. Pytanie. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. Wybacz tę impertynencję.
Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i co ci powiedział? A nic takiego. Naprawdę? Szkoda. No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Dobra, mamy jeszcze dwie inne osoby. To była aukcja Dukliwer ogłosił bankructwo. Nowy wiersz. Mamy Hilberta. Niech pan lepiej powie, czy ta szabla panu służy. Hilbert, kopelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Nilfgaard to dobra talia, ale wolę Królestwa Północy. Ach, rozumiem. Patriota. Zdradzę ci, Hilbert, że Geralt jest wybornym graczem. Wybornym. No, do aukcji jeszcze chwila, więc tego może partyjkę? No w sumie, możemy dzięki temu chyba wygrać kartę i możemy, widzę, że grać za pieniądze. Ja postawię fulla, bo może uda się wygrać. W sumie czemu nie? Skuszę się. Świetnie, to rozkładam karty. Oczywiście. Geralt, pozwolisz na chwilę na bok? No, o co chodzi? Widzisz, jako że zaaranżowałem wasze spotkanie, sugeruję, żebyś w wypadku wygranej odstąpił mi 10%. Wiesz, za pośrednictwo. To już rozumiem, czemu chciałeś nas sobie przedstawić. Jednego się nauczyłem w tym fachu druhu. Pieniądz nie śmierdzi. No, to jak będzie? Pomogłeś mi z żołnierzami przy wejściu, więc niech będzie. Jak wygram, 10% dla ciebie. Może 15? Nie przeginaj, Wimę. Dobra, grajmy. Dobra, standardowo mamy do wyboru tutaj kwestie. O, Gunter Odim, cień. Ciekawe. Dobra, zobaczmy, jakie ja mam tutaj karty, bo to może się okazać rzecz bardzo przydatna. Dobra, karty bohaterów wszystkie. Możemy sobie wrzucić Wes do talii. Ewentualnie Zoltana. I ja bym na pewno wywaliła jakieś te karty pogody. Raczej gęsta mgła się nie przyda. Pożogę zostawię, bo nie wiem, czym gościu gra. I trzaskający mróz może też. Czyste niebo może się przydać. No i co? Dowódcę mamy raczej ok. Dobra, rozpocznijmy grę. Okej, Nilfgaard. No dobra. To mamy w miarę wyrównaną szansę. No to tutaj by się jednak mgła przydała. W Nilfgaardzie. Dobra, lód nam się raczej nie przyda. Ale to za chwilę ogarniemy sprawę. Dobra, trzaskający mróz wymienimy. I wymienimy sobie tego gostka. Dobra, opłaciło się, myślę. Ruch przeciwnika. Dobra, no dzisiaj gramy w Gwinta. Od razu mamy szpiega.
Nie mam kart, które by mi przywracały później karty. Więc od razu sobie tego szpiega zabiorę ze sobą. Dobra, widzę, że on też idzie w te rzeczy. A czy ja mogę zobaczyć tutaj... O właśnie, gdy gracz przewraca jednostkę na pole bitwy, przywrócona zostaje losowa jednostka. Dotyczy obu graczy. Czyli co, czyli on może mi przypadkowo coś przywrócić? Trochę to dziwne by było. No ale dobra, zobaczymy. Najczęściej Nilfgaard gra pod... jak to się nazywa? Pod łuczników, ale zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Mam pożogę jak coś, więc tutaj możemy się... Dobra, może przebijemy gościa, bo to będzie takie w miarę bezpieczne. Jakby tą dziewiątkę pożogą... Nie, no nie będę pożogi marnowała. Jak dziesiątkę dam, to mi to za wiele nie dam. Dobra, rzucimy piętnastkę i spasujemy. Ja zawsze wolę pierwszą rundę wygrać, bo potem jest w miarę bezpiecznie, jak się robi zbyt gorąco. No okej, mamy panią, która nam przywróci jakąś kartę. O dobra. To może tak, zacznijmy od Wes. I lecimy. Dobra, on sobie przywróci. No niech będzie, mi to nie przeszkadza. A jakie ja mam tutaj karty? Okej, nie przywrócimy nic. Chyba, że manekina. O ile się da w ogóle manekina przywrócić. Dobra, no lecimy dalej tutaj. Okej, ma pożogę. Ja też mam pożogę, ale będę trzymała na jakieś ważniejsze loty. Najwyżej spasujemy za chwilę. Dobra, może byśmy spasowali. Chociaż ja bym poczekała, aż rzuci mi szpiega, nie? Dobra, no. Ryzykuję. No dobra. Pożoga mi nic nie da. Wiecie co? Spasujemy. No właśnie, i na to troszeczkę czekałam, muszę przyznać. No dobra, całkiem nieźle. Wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć raczej problemów. Dobra, rzućmy sobie Yennefer. I przywrócimy sobie ciebie. No, pięknie. Gorzej, jeżeli on ma jakąś pożogę jeszcze. Nie, no dobra, została mu jedna karta, także ja może nie będę szaleć. Damy taką jedną szóstkę. Okej, przeciwnik spasował. To my zrobimy tak. Ciebie. Trochę głupio zrobiłam, mogę mu najpierw kartę zniszczyć, ale już dobra. Ciebie jeszcze.
Już wygrałam, ale wiecie, ja tak lubię maksować. No i dobra, i teraz możemy spasować. No i pięknie, udało się. Nie wierzę. To niemożliwe. Musiałeś oszukiwać. Rzuciłeś na mnie urok. Oj, uważaj, co mówisz, Hilbert. Bo jeszcze Geralt będzie się domagać satysfakcji. Ty mu ją zapewnij, kurduplu cholerny. Sknero, ty brodata! O, chyba następna pożyczka będzie na wyższy procent. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Hrabina Mignol. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza, Geralta z Rivii. Wiedźmina ze Szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze Szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes? A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej. Rzeczywiście, w manipulowaniu nie masz sobie równych, Wime. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. No właśnie, i ona ma tutaj legendarny pancerz cechu żmii, jak widzicie, na 92 poziom i to jest rzecz, która nas bardzo serdecznie interesuje. Mogę jej od razu coś też sprzedać, żeby sobie zmniejszyć udźwig. Także myślę, że możemy skorzystać. No i dobra, i fajnie. Tutaj coś mogę jeszcze oddać? Nie za bardzo. Dobra, no to tyle. Ciekawi mnie, czy możemy z nią jeszcze pogadać. Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. A, zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę, Wime. No dobra, to sprawdźmy to. Rozlane wino. I nic więcej. Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira?
trochę od pana niższy, nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Wolno spytać. Ale zanim odpowiem, chciałbym wiedzieć, co właściwie was łączyło. O, nikomu o tym nie mówiłam. Nigdy. Ale chyba jestem to panu winna. Zimą 1234 roku grasowała w Oxenfurcie niezwykle groźna bestia. To był Fleder, zdaje się. Wyznaczono nagrodę, wystawiono zlecenie. Do miasta zajechał wiedźmin Wesemir ze szkoły Wilk. Szukał śladów potwora w naszej rezydencji. Wymieniliśmy spojrzenia, od razu coś zaiskrzyło. Więc wysłałam mu liścik przez guwernantkę. Potem przychodził po kryjomu, noc w noc. Aż któregoś razu ojciec coś usłyszał. Wesemir musiał uciekać. Nie zdążył nawet zabrać zbroi. A, więc to był początek słynnej kolekcji. Tak, ale i koniec naszej miłości. Ojciec wystawił za nim list gończy. Mnie szybko wyswatał. Szczęściem małżonek zmarł młodo, zostawiając nie lada fortunę. I tak żyję wspomnieniami. Obawiam się, że mam złe wieści. Och! Proszę powiedzieć, umarł chociaż jak wiedźmin? Nie. Jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. Taką ciekawostką rzucę. Okej, musimy poczekać na rozpoczęcie aukcji. Rzucę wam taką ciekawostką, że ogólnie, jeżeli jesteśmy przed wydarzeniami z Wiedźmina Trójki, z Dzikiego Gonu, czyli przed walką z Gonem w Kermoren, to Wesemir jeszcze żyje i jeżeli się spotkamy wtedy z hrabiną, to możemy jej powiedzieć, że wszystko z nim w porządku. No niestety my już trafiliśmy na taki moment, że nie było w porządku. Aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. No a my musimy. Chodź do przodu, bo inaczej nie będę widział. Dobrze, dobrze. My czekamy na rozpoczęcie aukcji. Słuchaj, zapomniałem spytać. Jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą 3 pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet, będziesz licytować? Pewnie, że będę. Jak już mnie tu przemyciłeś, to grzechem byłoby nie skorzystać z okazji. A, wiedziałem, że złapiesz bakcyla. Szanowni państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Szanowni państwo, pozycja numer 1 to mosiężna figurka ze zbiorów owianego złą sławą hrabiego Romilli. Plotka niesie, że w środku ukryty jest prawdziwy skarb. Czego jednak nie sposób sprawdzić bez zniszczenia tego przepięknego bibelotu. Cena wywoławcza jest okazyjna. 50 koron. Kto da więcej? Jegomość Hilbert daje 100. Hrabina Mignol daje 150. Czy widzę 200? Czy ktoś daje 200? Jegomość o białych włosach daje 200! Czy słyszę 250? 200 po raz pierwszy, po raz drugi,
po raz trzy... Jest! Hrabina Mignol daje 250! Kto da 300? Jest! Mamy 300 po raz pierwszy! Po raz drugi... Czy ktoś daje 350? 300 po raz trzeci! Pozycja numer 1, tajemnicza, mosiężna figurka, sprzedana jegomościowi o białych włosach. A teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Rogha. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Obraz Van Rogha gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Szanowni Państwo, przechodzimy do pozycji numer 3. To prawdziwy rarytas, istny biały kruk. Okulary o złotych oprawkach i soczewkach z kryształów górskich, szlifowanych przez gnomich mistrzów. Niegdyś własność słynnego płatnego zabójcy, magistra. Cena wywoławcza 200 koron. Kto się skusi? Mistrz gwinta Hilbert daje 250. Kto da 3? O, proszę bardzo, Jaromir Iwanowicz Zajcew daje 300. Po raz pierwszy, po raz drugi. No tym razem sobie chyba odpuścimy okularki, bo już je mamy, więc cóż. Niesamowite, proszę Państwa. Jegomość o białych włosach daje 350. Co? Aha, nie klikłam. Dianie. 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi i po raz... O, hrabina Mignol daje 400. Czy ktoś przebije tę ofertę? Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Okulary magistra wędrują do hrabiny. Cóż za ekscytująca aukcja. Pierwsze trzy pozycje za nami. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Potem będziemy kontynuować. No i tak zostawimy to na razie. Jest krótka przerwa. Jakiś czas później. Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. No, szczególnie, gdy mamy mu do powiedzenia, że chcemy jego dom. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivi, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Zakładam, że liczba mnoga w nazwie Dom Aukcyjny Borsodich jest nieprzypadkowa. Masz może jakiegoś krewniaka, z którym mógłbym się rozmówić? Kogoś, odrobinę mniej irytującego. To nazwa historyczna, Geralt. Dom aukcyjny założyło dwóch braci. Ojciec Horsta i wuj. W tym pokoleniu... Jestem ja i tylko ja. Więc przejdź do rzeczy teraz. Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Od Olgierda, herbu Everec. Mówi ci to coś? Mówi.
Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy. Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy wasz mości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. No, dobra. Dobra, dobra, panowie. What? Przy oni byli na hita. Serio? Prawo stanowi, że do rannego należy wezwać lekarza. Ale prawo nie stanowi kiedy, więc trochę sobie poczekacie. Piękne. Prawdę gadają. Z mieczem czy bez miecza Wiedźmin równo okalecza. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. A ty mi niby pomożesz. Pomożemy sobie nawzajem. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. Dobra, akcja nam się zagęszcza. No to co? Sprawdzimy przede wszystkim mapę, żeby sobie zobaczyć najbliższy punkt teleportacyjny. Tylko błagam, żeby ta mapa wreszcie zadziałała. A nie, że klikam 10 razy i nic. Nie znoszę tego. Nowy wpis o postaci, nieznajome. I nowy wpis o Horście Borsodim. I trochę punktów doświadczenia. Świetnie. Nowe zadanie kolekcjoner. A, możemy sprzedać ten obraz. Dobra, to myślę, że to zrobimy. Tylko musimy się tepnąć do Nowigradu. Dobra, szybka podróż. Tutaj. Rynek. I lecimy. Możemy zrobić od razu zadanie, żeby nie było. Też dobrze by było raczej tamtego questa rozpocząć w kolejnym odcinku. Znaczy rozpocząć, kontynuować. Możemy się przenieść pod chatę zielarza, a zacząć w kolejnym odcinku. Cześć. Tyś jest Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem? Rzeźnik z Blaviken? Wystarczy Geralt z Rivi. O co chodzi? Kilka lat temu taki jeden zapłacił mi, żebym przechował dla ciebie książkę. Mówił, że kiedyś tu przyjdziesz. Kto to był? Nie przedstawił się, ale książka ma czerwoną okładkę, to pamiętam. Na pewno jej nie sprzedałem. No dobrze, poszukam jej. A może resztę książek też byś przejrzał? No właśnie. Mam obraz do sprzedania. Winszuję, ale czemu przychodzicie z tym do mnie? Bo to obraz Van Roga, a wy podobno... Van Roga? To kupuję! Zaraz, zaraz, gdzie moje pieniądze? Niedużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny Wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. Ciekawe. Dziękuję. Ciekawe co dostałam. Nie wiem, ale musimy... 500
500 koron, ale ja dałam za niego 30. Trofeum z szaleja dostałam. Czy raki jak leczyć? Studium naukowe z przyrzeganiem. Aha, mamy. Mój manifest. To pewnie ta. W środku jest jakiś list. Mój manifest, życie Jakuba de Aldersberg. Przyczyny, dla których Jakub de Aldersberg został wybrany wielkim mistrzem, pozostają tajemnicą. Zakon Białej Róży przechodził w tamtych czasach kryzys i chylił się ku upadkowi, więc można spodziewać się, że bracia oczekiwali na jego czele człowieka zdecydowanego, z wyrazistą wizją. De Aldersberg był właśnie kimś takim. Jedną z jego pierwszych decyzji była zmiana nazwy bractwa na Zakon Płonącej Róży. Najbardziej zastanawiające jest jednak, że zakonnicy oraz sam król zdecydowali się zaufać człowiekowi znikąd. Mówiono, że był uczęgą, wędrownym kaznodzieją, który poruszał tłumy przemowami wymierzonymi w nie ludzi. Powiadano, że potrafił czynić cuda i ukazywał swoim wiernym wizję zagłady w białym zimnie. Z pewnością był człowiekiem charyzmatycznym, przywiązanym do wpojonych mu zasad, które starał się wpoić innym. Czy rzeczywiście był źródłem, czy faktycznie został obdarzony dzikim talentem magicznym? Tego nie będziemy pewni nigdy. No dobra. I mamy liścik. List od A. Wiedźminie, w oceanie możliwości są wydarzenia mniej prawdopodobne i bardziej prawdopodobne. Nie jest łatwo wyłowić te pierwsze, nawet jeśli sięga się umysłem przez czas i przestrzeń. Zostawiam dla ciebie ten list, z nadzieją, że jednak natkniesz się na niego, albowiem muszę cię przestrzec. Ludzkość jest zagrożona, zagłada od białego zimna nie jest rojeniem elfiej wariatki. Być może zdołam cię przekonać osobiście. Jeśli nie, polegam na tym piśmie, które przeczytasz po latach, wiedząc więcej niż w czasach, kiedy się spotkaliśmy. Wiedz, że dla świata nie ma innego ratunku, niż przygotować całą ludzkość do zagłady. Stare podania mówią, że dziecię starszej krwi może oddalić niebezpieczeństwo, ale ja próbowałem i zawiodłem. Od tamtego czasu podąża za mną straszliwa zjawa, upiór w koronie, widmo mojej porażki. Byłem wybrańcem, ale wybraniec zawiódł. Cała nadzieja w tobie i twoim bractwie. Gdy nadejdzie czas wilczej zamieje, ci ludzie zginą, a przeżyją tylko nadludzie. Twoim obowiązkiem jest dać światu nadludzi. Cokolwiek o mnie myślisz, nie zawiedź, jak ja zawiodłem. A. Nie wiem, czy to Avalach? Trochę mi to nie pasuje do siebie, ale z drugiej strony trochę nawet logicznie brzmi. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, a już w kolejnym udamy się do chaty zielarza pod Oxenfurtem, gdzie robiliśmy już zresztą też dla niego zadanie. No i będziemy tutaj prosić o wywar z krwawnika. Zobaczymy, co nam to da i czego nowego się możemy dowiedzieć. I tutaj widzę, że mamy już jakąś imprezę, także dowiemy się, o co chodzi w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!